Cześć wszystkim, z tej strony Kuba M i mamy poranek. I to jest problem. Ej, Jasiu, czy chcesz coś powiedzieć ludziom? Nie. A gdzie jest w ogóle Mietek? Swoje powiedziałem. Gdzie jest Mietek? Nie wiem. Zaprosić widzów do sklepu. Chłopaki chcą iść... Nie, bo mi za to nie płacą. Chłopaki chcą iść do sklepu, ale... Ale Mietek się gdzieś zgubił. Ale jesteśmy na... A tam jest! Jesteśmy najebani wszyscy. Jezu, jaka dżuma. Praktycznie rzecz biorąc, jesteśmy wszyscy cały czas najebani. Mamy teraz, nie wiem, 9:30, coś takiego. Mietek, Janek i Piotrek. Piotrek jest jedną z osób, która nie chce być na filmikach. Właśnie poszli do sklepu. Powiedzmy, niedługo chyba będą do niego dochodzić. Miejmy nadzieję, że sklep jest otwarty. A generalnie my wszyscy, czyli poza właśnie jeszcze Jankiem, Piotrkiem i Mietkiem, jeszcze Bartek, Karol i Tomek, będziemy szli o 11 na mecz. Tak więc oczekujcie, to będzie trochę coś może w stylu kartoflisk. Zobaczymy. Swoją drogą kartofliska szalenie szanuję i szalenie pozdrawiam. Świetny kanał, kocham was. I ciebie, Krasnalu. Piękny, łysy człowieku z brodą. W każdym razie klub nazywa się LKS Mewa Kunice i z tego co zgaduję, on najprawdopodobniej gra w B-klasie. Więc, jak powszechnie wiadomo, B-klasa to jest najlepszy mecz piłkarski, na który można iść. Czekam. Kurwa. Okej, więc chłopaki dalej jeszcze nie wrócili ze sklepu. Ja sobie leżę pod jakąś losową kołderką. Właśnie wczoraj sobie rozciąłem stopę, ale kij w to. Jakoś to przeżyję. Motyw wygląda tak, że właśnie widziałem, jak Kuba Gargamel Vlog wrzucił na Face'a, podpisując bardzo długim XD, filmik z kanału Okiem Fabiana. Szczerze przyznam, że nie oglądałem, zerknąłem tylko na komcie. I drogi Fabianie, nie ma kurwa żadnego sensu w powiedzmy obwinianiu kogoś za jego widzów. Bo wszyscy sobie oczywiście zdajemy sprawę, że w tym momencie widzowie Gargamela po tym dużym napływie subów po całej tej aferze seksmasterką, no to jest głównie rakowisko, tak? I myślę, że wszyscy możemy się tutaj zgodzić. Powiedzmy ja, sam Gargamel, nie wiem, może ty Fabian, jeśli to oglądasz, ale nie ma sensu, powiedzmy obwiniać go za coś takiego, zwłaszcza po tym, że kurwa wrzucił jeden post na twój temat. I naprawdę ja nie widzę tutaj powiedzmy żadnej odpowiedzialności za twoich kurwa widzów. Serio? Jaki byłby sens kurwa w ocenianiu ludzi, którzy dobrowolnie klikają subskrybuj pod twoim jebanym kanałem na YouTubie? Nawet nie chodzi mi o to, że to jest bezcelowe, bo to jest bezcelowe jak chuj, ale to jest po prostu kurwa głupie. Nikt nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za coś takiego. A, i zgaduję też, że targetem Gargamela nie są... właśnie nie jest to całe rakowisko, bo Gargamel powiedzmy kontynuuje dalej powiedzmy sposób robienia i treść swoich filmików, tak jak robił wcześniej. Tylko, że... Cóż... Ludzie po prostu kurwa lgną do niego. Tak więc, Fabian, radziłbym ci trochę wyjąć kija z dupy i się nie dopierdalać o wszystko kurwa na tym świecie, ok? Lubię twoje filmiki, ale momentami kurwa przeginasz pałę. I to całkowicie bezzasadnie. Więc Fabian, proszę, jakkolwiek szanuję to co lubisz, jestem na Eschopolu i tak dalej, proszę ogarnij swoje dupsko. Mimo tego, że powiedziałem, że powiedzmy, podobają mi się twoje niektóre filmiki, drogi Fabianie. Doskonale wiem, że będziesz to oglądał, ponieważ masz małą obsesję na swoim punkcie. Trochę taki, nie wiem, kompleks Boga, tak bym chyba to określił. Moim zdaniem jesteś zbędny. Jesteś absolutnie zbędny na YouTubie. Nie potrzebujemy samozwańczego proroka i Mojżesza na pieprzonym YouTubie, który mówi nam, co jest dobre i co jest złe. Nie wiem, uśmiechnij się, kurwa, i sobie pograj w piłkę, spotkaj się z ludźmi. A
Nie dopierdalaj się do ludzi w internecie. Czy też do osób korzystających z jebanego filtra na Snapchacie, który był modny jakieś, nie wiem, pół roku temu. Fabian, proszę jeszcze raz, ogarnij swoje dupsko. Generalnie to przepraszam was, że wczorajszy vlog będzie miał, nie wiem, jeszcze tego nie zrobiłem z minutę. Coś w tym stylu. Aczkolwiek wczoraj było po prostu... bardzo intensywnie. Wczoraj była za duża dżuma, że tak to ujmę. No jak chyba wczoraj mówił, wychodzimy na dwór, nie? A w sumie ten wyjazd mi się kojarzy z filmem. Z jakim? Jumanji. Niestety faktycznie powiedziałem to. Nie, jest potwornie. Poniekąd trochę mi smutno, że muszę już dzisiaj wracać do domu, ale z drugiej strony cieszę się, że muszę jechać do domu. Okej, właśnie ściśniemy beka, bo mnie tak zrobił najpiękniejszego snapa w historii. Brawo ty! Brawo ja! Jezus, dopiero 10 tasami! Pozdrawiam, Wrocław! Jezu, jaka dżuma! Ja już jestem pierdolonym kefirem. Kurwa, ja dosłownie płaczę. Dosłownie, kurwa, łzy mi lecą, chłopaki. Mnie, kurwa, boli istnienie dzisiaj, ale jest trochę lepiej. Ponarzekaj na osy. Osy to chuj, zabiłem już sporo. Jestem właśnie z Jasiem na meczu. LKS Mewa Konice, jak się nazywa ten drugi zespół? Coś takiego. Kontra Kotlice, czy jakoś kurwa tak. Nie, ale my dosłownie jesteśmy na meczu, jak widać, tutaj są, tutaj jest trybuna, tutaj są tubylcy, tutaj jest murawa. Generalnie mam wrażenie, że wszyscy tutaj są najebani, bardziej niż ja. Ale mniej niż Jasiu. Nie, wydaje mi się, że tam... W każdym razie czekamy na wysokie piłkarskie emocje. Serdecznie pozdrawiam Kartofliska TV. Mam nadzieję na krosa nagramy coś, wierzę. Kocham twój kanał. Zawsze trzeba dupsko wylizać, tak? No tak. Mniej więcej tak to wyglądało. Jesteśmy akurat w tym momencie w samochodzie Karola. Jedziemy mniej więcej do rynku. Chłopaki chcieli iść do pizzerii czy do czegoś w tym stylu, ale się... Brawo! Ale się przestraszyli, brawo! Brawo! No i ten, i ja i Piotrek będziemy już jechać do Wrocławia. Chujowo, zostawałbym dłużej. Szkoda, że mam pracę. Ja bym chciał, żeby został. Będę tęsknił. Ale mi kurwa głośno poleruje, słyszę. Niektórzy ludzie szukają pracy, a chyba narzeka, że ma. Dokładnie, dokładnie. Ja w tym... No Piotrek, gdybyś miał taką pracę jak ja, to też byś kurwa narzekał. Robcuj dla widzów dobrego człowieka Karola, który bozi nam dupę. Kurwa, ujmę to tak. Ja wolałbym być... Karol to jest człowiek ze złota. Jakbym mógł, to bym go sprzedał. Bez kidu, jestem wdzięczny Karolowi. Wiggle, wiggle, wiggle. Będzie po prostu, Mietek będzie, wiesz, on będzie oglądał vlog i będzie ładował kielony, nie? Taki kurwa, co w moim życiu poszło nie tak. Ja też, ale to woda jest pyszna. Miła odmiana, napić coś, co nie zawiera procentu. Właśnie jesteśmy w Legnicy i to miejsce jest milsze i ładniejsze niż je zapamiętałem kiedyś. Co? Kuba ożył? To nie jest tak, że ja ożyłem, ja po prostu musiałem. Właśnie wróciłem do domu. Bardzo dziękuję wszystkim chłopakom, którzy tam byli oraz również osobom, jakie poznaliśmy na miejscu, jak między innymi Robert, szwagier Roberta, żona Roberta i tak dalej. Wyjazd naprawdę był nieprzeciętny. Ale jestem za to teraz niemalże martwy. Muszę iść spać bezzwłocznie, tak więc... Jezu, ja wiem, że to będziecie oglądać jutro i że teraz teoretycznie jeszcze mógłbym, wiecie, to wrzucać na komputer, montować i tak dalej. Ale zrozumcie mnie, proszę. Miłego dnia, kochani.